W Bibliotece Tuwim po raz kolejny ekopiknik, czyli spotkanie z ekologią, dyskusja o przyrodzie tej bliższej i dalszej, ale także spotkanie z Adamem Wajrakiem, człowiekiem, którego chyba wszyscy, którzy interesują się przyrodą, znają. Głównie ci, którzy interesują się tematem wilków, ale nie tylko, bo to człowiek, który trochę podgląda i trochę nam potem opowiada o tym, jak ta przyroda wygląda, jak z tą przyrodą obcować, czego się nie bać, jak się zachowywać. To są takie wskazówki dla nas mieszkających głównie w mieście chyba, bo to my zapomnieliśmy, jak to jest na co dzień obcować z przyrodą, a z przyrodą można obcować także w mieście. Tylko to jest mniejsza przyroda, bardziej trzeba się jej przyglądać, żeby zobaczyć, jak jest niezwykła. Czy są jakieś takie wskazówki dla ludzi, jakieś podpowiedzi, co my mamy robić w życiu, jak my się mamy zachowywać, żebyśmy my współpracowali z przyrodą? Bo mam takie poczucie, że ludzkość, człowiek zapomniał trochę, że jest elementem przyrody i my się czujemy trochę zagubieni w tych momentach, w których nam się mówi, no tak, ale no z tą przyrodą trzeba współpracować. No bo trochę jesteśmy poza przyrodą. W dużej mierze jesteśmy poza przyrodą. Może tak, w dużej mierze, nie ukrywajmy tego. Nie od dziś, od bardzo dawna, więc jakby to nie jest nic dziwnego. Z drugiej strony wywodzimy się z przyrody, mamy bardzo mocne korzenie w takiej dzikości. Co mogę powiedzieć? To znaczy dwie wskazówki. Pierwsza to być ciekawym otaczającego nas świata i po prostu się rozglądać. To niekoniecznie musi być Puszcza Białowieska, albo Bieszczady, albo dżungla amazońska. Czasami wystarczy rozejrzeć się po mieście, żeby zobaczyć dziką przyrodę. A druga rzecz to jest taka, że wydaje mi się, że dobrze było, jakbyśmy się odrobinę posunęli. To znaczy nie musimy wszędzie ingerować, nie musimy poprawiać, nie musimy udoskonalać tej przyrody. Ona sobie świetnie daje radę sama. I wydaje mi się, że to, czego potrzebujemy, to jest po pierwsze wiedza, a po drugie lenistwo, czyli nie ingerowanie w przyrodę. No ale człowiek jest zachłanny i coraz więcej zagarnia i to już nie tylko chodzi o to, że chce ingerować w przyrodę, ale tu mi teraz przychodzi na myśl to, że my potrzebujemy dla siebie coraz więcej przestrzeni i my odbieramy tę przestrzeń przyrodzie, bo na przykład wycinamy las, budujemy osiedle, potem się dziwimy, że musimy dzielić przestrzeń ze zwierzętami, które tam były od lat i mówimy, no jak to, no przecież my tu przyszliśmy i powinno być tak, jak chcemy. No tak, z jednej strony dzieją się takie procesy, ale z drugiej strony rzeczywiście coraz więcej ludzi mieszka w miastach i w związku z tym na przykład porzucamy różne tereny, którymi kiedyś gospodarowaliśmy. I na przykład mamy bardzo fajne, dzikie kawałki prawdziwych lasów, które się same posadziły. Oczywiście wszyscy na to mówią nieużytki, samosiejki i Bóg wie co jeszcze, ale to są tak naprawdę takie bardzo, bardzo fajne, naturalne lasy w pierwszym stadium swojego istnienia. I to się w Polsce dzieje i są takie rzeczy, więc jakby tak jak mówię, posunąć się. Nawet w miastach można się posunąć. Można zostawić przestrzeń drzewom, które się same będą sadzić. Nie musimy sadzić drzew przecież wszędzie. One mogą zrobić to same doskonale. Musimy się przyzwyczaić, że w miastach będą też duże zwierzęta, takie jak dziki. Może kiedyś będą na przykład szakale. Są lisy, są kuny, są wrony, są sroki. Może kiedyś będą kruki. Tak to będzie. Nie ma w tym nic złego. Jest to nawet ciekawe bardzo. Przez to nie ma nudy w tych miastach. No może jednak nie będzie wilków, bo pan też wilki obserwuje. To wynika z tej ciekawości, że wilk nam się jawi tutaj w naszym kręgu. Wilk nam się jawi już jako taki trochę święty graal, że już patrzenie, podglądanie wilków to już jest taki najwyższy stopień wtajemniczenia. No to znaczy rzeczywiście zobaczyć wilki to jest pewna trudność, ale jest coraz łatwiej i to mnie akurat bardzo cieszy. Ja sobie myślę, że może się zdarzyć tak, że będziemy mieli wilki na przedmieściach miast. Ja niedawno byłem na konferencji
takim kongresie, Europejskim Kongresie Ochrony Przyrody, jeden badacz wilków pokazywał zdjęcie wilka, autentycznego wilka, to nie ma wątpliwości, idącego przez holenderskie miasteczko. Dlaczego nie? Ale co, wyobrażam sobie już ten wielki lęk, afera, jaka wtedy gdzieś wybucha, że no jak to przyszły po nas? No tak, ale jak sobie spojrzymy na te wszystkie statystyki, jeśli chodzi o groźne rzeczy, to po pierwsze, większość tych dużych zwierząt w ogóle nie jest groźna. To znaczy, szanse, że ktoś zostanie zabity przez wilka, jest równie duża, jak ktoś zostanie, że ktoś zostanie trafiony w głowę meteorytem. Zdarza się? Zdarza się, no ale bardzo rzadko, więc jakby myślę, że moja trasa z hotelu tutaj była o wiele niebezpieczniejsza niż chodzenie po lesie z wilkami, żubrami i niedźwiedziami, bo mogłem wpaść pod samochód. I o wiele więcej ludzi ginie zabitych przez samochody, dużo ludzi ginie w lesie zabitych przez myśliwych. Natomiast bardzo mało, znaczy ja szczerze mówiąc, jakbym zebrał te wszystkie zwierzęta groźne do kupy, czy tak zwane groźne, czyli tam wilki, niedźwiedzie, żubry, dziki, no to się by okazało, że nie wiem, że może przez 20 lat te wszystkie zwierzęta, przy czym wilki nie zabiły nikogo, żubry nie zabiły nikogo, wszystkie one zabijają wielokrotnie mniej niż myśliwi potrafią zabić w ciągu roku. A myśliwych się tak bardzo nie boimy. Szkoda. No właśnie chyba zaczęliśmy się trochę bać, bo okazuje się, że myśliwy we wszystkim widzi dzika ostatnio, więc to rzeczywiście jest trochę groźnie, ale nie wiem, ma pan podejrzenia, skąd się biorą te nasze lęki? Czy to jest właśnie to oderwanie, od przyrody? Nie, absolutnie. Znaczy te lęki się biorą z tego, że wilki były naszą bardzo efektywną konkurencją w wielu aspektach. Znaczy no, konkurowały z nami o zwierzęta w lesie, zabijały nam owce, zabijały nam krowy. Chcieliśmy je po prostu wykończyć. No i tutaj działa taki bardzo standardowy mechanizm, który jest w użyciu w stosunku do zwierząt, ale też jest w użyciu w stosunku do innych ludzi. No jeżeli chcemy wykończyć jakąś grupę, no to mówimy, że to są bandyci, złodzieje i tak dalej, i tak dalej. To jest ten sam mechanizm, który działa wobec ludzi. Po prostu my sobie tworzymy wtedy mit, który nam umożliwia łatwiejsze zabijanie kogoś. No i ten mit o wilkach jest bardzo silny. On jest na tyle silny, że ja się bałem wilków z całą moją wiedzą. Nie ma nic nienaturalnego w niebaniu się wilków na początku, bo mamy olbrzymie pokłady kulturowe z tysięcy lat, które właśnie każą nam się ich bać. No i to po prostu powoduje, że jak spotykamy wilka w lesie, na początku nie dociera do nas, że to jest wilk, bo wilk nigdy nie wygląda jak wilk, jak się go pierwszy raz spotyka. A później jak już dociera do nas, no to się trzęsą nam kolana, ale nie ma w tym nic złego, nic dziwnego. Warto to przezwyciężać. Natomiast tak jak mówię, to wynika z tego, że chcieliśmy te zwierzęta skutecznie wykończyć. No, tak samo o dzikach, które są bardzo delikatne, mówimy, że są dzikie. O lisach mówimy, że są chytre. Nie mówimy, że są inteligentne, że są mądre, mówimy, że są chytre. To jest wszystko jakby taki światopogląd, taka ideologia, która ma nam ułatwić zabijanie, no bo chytre się łatwiej zabija niż mądre. Krwiożercze łatwiej się zabija niż, nie wiem, dobrze polujące albo rodzinne, tak? Wilk jest dobrze polującym, rodzinnym zwierzęciem. Trudno takie zwierzę, które byśmy nazwali rodzinne, zabić. A jak ono jest krwiożercze, jak ono zażyna, jak ono jest groźne. Zresztą ja widzę ciekawą taką paralelę, że w krajach, w których się poluje na wilki, społeczeństwo uznaje je za o wiele groźniejsze niż w krajach, w których się nie poluje. Polacy na przykład mają bardzo dużą akceptację dla wilków. O wiele większą niż w Norwegii, Szwecji, Niemcy, Francuzi. I to jest bardzo, bardzo dobre. My się nie boimy. Ja mam takie poczucie trochę pesymistyczne, że my próbujemy pokonać przyrodę, a pan ze swojej strony mówi, że jest optymistyczne, bo z jednej strony my gdzieś się rozpychamy, ale gdzieś zostawiamy miejsce, więc co, jest nadzieja na to, że my się nauczymy gdzieś współpracować z przyrodą i że to nie będzie ciągła walka, kto kogo wybije? Ja myślę, że jesteśmy na tym etapie, kiedy musimy zrozumieć jedną rzecz. My jesteśmy
właściwie nie jesteśmy na progu katastrofy klimatycznej, tylko ta katastrofa przyszła i ona jest tu i teraz. Ona się po prostu rozpędza. Są dwie rzeczy, które musimy zrobić. Jedna to jest przestać ingerować w atmosferę i przestać emitować kolejne gigatony węgla, a druga to jest zostawić sobie biosferę, przestać w nią ingerować. I bo ona jest takim naszym zderzakiem, taką poduszką powietrzną w tym samochodzie, w którym pędzimy i zderzymy się ze ścianą. Tylko pytanie, z jaką prędkością i jak będzie działać poduszka powietrzna. Więc jakby coraz większa ilość ludzi i polityków to rozumie. Nie pamiętam kiedy, może to było 10 lat temu, taki super socjobiolog amerykański Edward Wilson powiedział, że musimy zostawić połowę Ziemi. I wszyscy go wzięli za kompletnego szaleńca, stukali się w głowę i mówili, jak to możliwe. No i minęły te kilka lat zaledwie i już Stany Zjednoczone mają program 30 by 30, czyli 30% powierzchni lądowej, powierzchni oceanicznej pod ochronę do 2030 roku, czyli całkiem niedługo. Unia Europejska już zaczyna mieć takie pomysły. Mówi o konieczności ochrony przynajmniej 10% ścisłej powierzchni Unii, więc jakby no idzie to bardzo szybko, to poszło w dobrą stronę. Bardzo szybko. I co więcej, też widać, na przykład w takich miejscach jak Puszcza Białowieska, ale nie tylko, że ta przyroda ma gigantyczny potencjał do jakby wracania do stanu naturalnego, o tak to nazwijmy. Więc to nie jest tak, że trzeba czekać kolejne tam 100 lat czy 50, tylko po prostu wystarczy 10. Słuchajcie, chciałbym wam opowiedzieć o miejscu, w którym mieszkam i mniej więcej na czym polega puszcza i o co chodzi w puszczy i dlaczego było tyle różnych animozji wokół puszczy. Ale zacznę od zupełnie czego innego, bo to jest jedno z moich ulubionych zdjęć puszczy. Ale zacznę od takiego zdjęcia. To jest las, do którego byłem bardzo przyzwyczajony. Bardzo chodziłem po lesie z moim tatą, chodziłem z różnymi moimi przyjaciółmi i taki las to było moje wyobrażenie lasu i byłem do niego bardzo przywiązany. Wydawało mi się, że las w lesie powinny być zdrowe drzewa, proste drzewa, że las powinien pachnieć żywicą i że powinien być lasem uporządkowanym, w którym wszystko widać, łatwo się zbiera grzyby i jagody, znaczy borówki. No i w 1988 roku, zupełnie przez przypadek, trafiłem do Puszczy Białowieskiej. Poszedłem z Arkiem Szymurą i z moim kolegą z klasy i zobaczyłem coś takiego. Potworny bałagan, zgnilizna, coś po prostu absolutnie katastrofalnego. Wydawało mi się, że to jest po prostu jakaś totalna katastrofa, że tam się stało coś absolutnie złego. Bardzo mi się to miejsce mroczne nie podobało. Stwierdziłem, że nigdy w życiu tam nie wrócę już. Byłem młodym człowiekiem jeszcze, ale stwierdziłem, że nigdy w życiu tam moja noga nie postanie, ponieważ to jest miejsce naznaczone jakąś katastrofą. Nie wygląda to jak porządny las. Nikt się tym nie opiekuje, nikt tym nie gospodaruje i w ogóle co to jest? No i po wielu, właśnie niewielu latach, chociaż jak na młodego człowieka to po wielu, bo na początku lat 90. trafiłem tam znowu, musiałem przyjechać jako dziennikarz Gazety Wyborczej i raptem się okazało, że w tym strasznie porządkowanym, zabałaganionym lesie jest masa bardzo ciekawych istot, bardzo ciekawych roślin, bardzo ciekawych grzybów, że w ogóle generalnie to on jest taki, zaczął mi się wydawać powoli, że jest ciekawszy, że przypomina rafę koralową, że jest tam coś wspaniałego, że w tej martwocie jest tak naprawdę przygoda i w tym bałaganie jest przygoda. I tak zaczęło się odkrywanie Puszczy Białowieskiej, które trwa właściwie do dziś, bo ciągle mnie ona zaskakuje. No ale jak myślicie sobie o Puszczy Białowieskiej, to oczywiście o czym myślicie? O żubrach, tak? No to jest najwspanialsze. Jest większość żubrów raz na drodze. Tak? Totalnie byśmy na
drogę w Białowieży. No tak, zaraz pokażę ci takie zdjęcie. To znaczy, to są żubry, żubry właśnie w lesie, w puszczy, w naturalnym ich, można powiedzieć, w cudzysłowie naturalnym środowisku, bo musimy pamiętać, że to są zwierzęta otwartych przestrzeni, które po prostu zostały wpędzone do lasu. One w tym lesie przetrwały, ale to jest wynik działań człowieka, który po prostu wygonił je z otwartych przestrzeni. No tak wygląda moja wieś, Teremiski. Tutaj jest nasz dom, ten żółty z solarem i bardzo często widok, który mam z okna, jest właśnie taki, bo żubry bardzo powoli, one na wolność zostały, musicie pamiętać o tym, że one zostały wybite całkowicie w czasie I wojny światowej, a właściwie tuż po niej. Do puszczy, do zagród wróciły w 1929 roku, natomiast na wolność zostały wypuszczone w 1952, więc one powoli dopiero wracają do tego naturalnego trybu, do tego, że otwarte przestrzenie są dla nich właściwym miejscem do życia, więc tak to wygląda w Teremiskach. Ktoś tu mówił o przechodzeniu przez drogę, więc czasami jak się jedzie w puszczańskich wioskach, to trzeba jechać bardzo, bardzo powoli. No i to jest trochę takie, jakby to powiedzieć, Yellowstone na miarę naszych możliwości, tak? Tutaj mamy takiego bardzo starego byka, wikinga, który był bardzo przyjaznym żubrem. Generalnie żubry są bardzo spokojnymi zwierzętami, które trudno wyprowadzić z równowagi. I można go było łatwo obserwować. Zresztą ciekawe jest to i dobre jest to, że przez to, że one są tak bardzo blisko ludzi, możemy obserwować różne fenomeny, możemy obserwować ich zabawy. To właśnie, co tutaj widzicie, to nie jest żadna walka, tylko to jest zabawa, to jest takie siłowanie się młodych chłopaków, dwóch. Zresztą można zobaczyć, co jest bardzo ciekawe, że rogi nie służą do kucia, tylko służą do złapania przeciwnika i odpychania go. No i można też zobaczyć, kochani, później będą pytania, dobrze? Można też zobaczyć różnego rodzaju fenomeny, jak na przykład szpaki, które wyjadają różnego rodzaju insekty, wyjadają kleszcze. To jest dokładnie ten sam fenomen, który mamy z wąkojadami w Afryce na dużych zwierzętach. Więc się okazuje, że wiele rzeczy, które widzimy w puszy, które widzimy z dużymi zwierzętami, ja pokażę wam inne przykłady, są bardzo podobne do tych, które widzimy na sawannach albo widzimy w przyrodniczych filmach.